Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym dniu naszego pobytu na Mazurach. Rozpoczynamy dzisiaj z Bocianiego Gniazda. Wczoraj żeśmy tutaj przypłynęli. Spędziliśmy tutaj jedną noc. Moi drodzy, lało przez całą noc. Zobaczcie, jakie mamy tu kanwas zaparowane w środku. O. Troszeczkę nam te daszki jednak bimini przeciekły. To Hubert pokazywał wczoraj wieczorem. I musimy jeszcze je dokonserwować. No i powiem wam tak. Nie wiemy, co robić dzisiaj. Bo jak nie ma Mazury, znaczy na Mazurach pogody takiej, wiecie, słonecznej, no to tak Mazury wyglądają mało kolorowo, mało ciekawie. Na pewno zrobiliśmy sobie kawę. O, tu mam kawkę swoją. Asia ma herbatkę. Coś tam się krząta. Robi śniadanie już, tak? I musimy chyba uciekać z tego portu, bo Hubert tutaj narzeka na internet. Jest słaby internet w tym miejscu w ogóle. My jesteśmy w ogóle w Pleju, słuchajcie, chyba to są nasze ostatnie dni w Pleju, bo gdziekolwiek się nie zajedzie, gdziekolwiek nie jesteśmy, zawsze ten zasięg jest cienki i tak dalej. Napiszcie, w jakich sieciach wy jesteście i gdzie jest w miarę bezproblemowo, tak? W której sieci jest w miarę bezproblemowo, bo powiem wam tak, że Play od jakiegoś czasu tak się cholernie zepsuł, że szok. No, antyreklama dla Playa, no ale sorry, taka jest prawda. No, to co, myjemy śniadanie i za chwilę pewnie gdzieś uciekamy. Będziemy planować sobie trasę i będziemy to nagrywać w dalszej części vloga. No już po śniadanku chcieliśmy wypływać, a tu znowu zobaczcie. Deszcz, deszcz i deszcz. No pięknie się prezentuje tu port, mimo tego, że nie ma słoneczka. Jest duży, zobaczcie, mnóstwo łodzi czarterowych. Tutaj na kei. Tu jest jakaś gościnna z tej strony, od wewnątrz. Tu jest taki basen pływacki. Na wprost tu mamy kapitanat i tam. Mamy toalety, prysznice, zmywalnie naczyń. Tu jest boisko do siatki i słuchajcie, restauracja jadło z piekła rodem. Także oczekujemy na odrobinę słońca i wypływamy. Ale tak to jest, że pogody się nie wybiera. Ważne, żeby akceptować to w danej chwili, jaka jest, no i po prostu coś sobie wymyślić na ten czas. Pewnie łatwiej zawsze na małej przestrzeni, jak jest pogoda, bo wtedy wszystko dookoła też jest nasze, a tak to musimy się zadowolić tym, co mamy w środku. Ale taki pomysł, dla tych, którzy na przykład pływają, jest pora jakaś taka deszczowa, tak jak dzisiaj czy coś, to na jeziorze, czekajcie, jagodnym czy bocznym? Na bocznym. Na bocznym jest sauna na przykład. Można skoczyć z sauny wtedy i na przykład, nie wiem, wziąć sobie godzinkę w kilka osób, także zawsze można się wygrzać dodatkowo i tak dalej. Także albo dwie godzinki, albo słuchajcie, pogoda, jak to mówią, barowa czy tawernowa, no to wtedy siedzimy w tawernie. My się tutaj martwimy pogodą, a tu na końcu normalnie na kajcie pływają i im tam deszcz nie przeszkadza, także myślę, że my też się musimy zadowolić tym, co mamy. No i port Bocianie Gniazdo zostawiamy i odpływamy dalej i będziemy sobie pomału kierować się w stronę Giżycka. Mamy akurat tu końcówkę Jeziora Ryńskiego przed samym Rynem, ale też bardzo fajne miejsce. Zobaczcie, nawet zaczyna wychodzić słoneczko, gdzieś tam się zaczyna przebijać. Już kawałek nieba błękitnego się zaczyna robić, więc może się okazać, że będziemy jeszcze mieli dzisiaj słoneczną pogodę. Dzisiaj jest taki dzień, że płyniemy bardzo wolno, bo płyniemy tylko 3, nie wiem ile, 8? Chyba 8 km na godzinę. Chyba nawet to nie jest 8, mi się wydaje mniej nawet. Ale straszny wiatr jest i zobaczcie tą przednią szybę, żeby dzisiaj byli zmuszeni zostawić. Bo tu jest taki przewiew. Ale tak jest. Z tyłu żeśmy też zostawili otwartą jedną stronę tylko, czyli nie mamy ściągniętej całej, czyli podwieszonej całej tylnej ścianki. Ale tak jak staliśmy w porcie, jak w ogóle no tam gdzieś koło łódki chodzimy i tak dalej, to bardzo duszno jest, więc tak mi się wydaje, że dzisiaj to nie koniec deszczu. No, możliwe. Tu mamy zakaz falowania na odległości 1600 metrów w kierunku Mariny Ryn. Płyniemy, słuchajcie, dzisiaj pomalutku, bo szybciej się nawet nie da, bo wieje i robiłoby się chłodno. Wcale nie wieje, czemu oszukujesz wieje widzów? Wieje mi tu, wieje, jak otworzysz mi ten, to mi wieje. Zobaczcie, jaka jest na jeziorze flauta, mama mówi, że jej wieje. Tak, jak płyniemy szybciej, to mi wieje i zimno mi się robi. Ale tak żeśmy zmarudzili, słuchajcie, że aż tak zatrzymaliśmy się na środku i właśnie
Jak stoi się, to wtedy jest tak bezwiecznie i spokojnie. Taki jest dzisiaj w ogóle dzień, słuchajcie, że jak płynęliśmy w tą stronę, to ja siedząc tu normalnie sobie przysnęłam i spałam. Chłopaki chcieli mi zrobić zdjęcia, bo podać z otwartą buzią nawet, ale chyba się ulitowali i nie zrobili, chociaż tak mówią, że nie zrobili. Ona Insta już jest dana. Zaraz sprawdzę. No, ale tak żeśmy sobie tutaj chwilę postali, zrobiliśmy sobie po jakiejś kanapce, no i się zastanawiamy, płynąć, czy sobie tak stać jeszcze, ale jest... Może kawkę byśmy włączyli pół godziny. O, nie, na pewno. Ja się idę kąpać zaraz tu. Nie. Żadnej kawki. Ja się idę kąpać. Kiedyś kawka się źle skończyła. Tak, żadnej kawki na środku wody nie robimy. A czemu się źle skończyło? No nie pamiętasz, jak przez swoją kawkę później nam Łódka nie chciała odpalić? Nie, to w 19 roku było. Wygadacie. Tak, ale ja pamiętam. Alternator patrz wtedy. Ale to było. A czyli nie alternator, kawę. No, alternator dokładnie. Ale przez to, że żeśmy. Taśka, się proszę cię, ej, ludzie. Przerwa na kawę była i skończyliśmy w szuwarach. Przed chwilą, słuchajcie, zagapili się na jakiejś żaglóweczce. I słuchajcie, przeszli koło nas, no normalnie na centymetr, aż pan przepraszam, że zagapili się, faktycznie zagapili się, ale my zamiast jakakolwiek reakcja, to po prostu w takim szoku oczy szeroko otwarte i czekamy, co będzie dalej. Czy trafi w Łódkę, czy nie trafi? No, bo to przez to, że dzisiaj jest po prostu tak sennie, tak ale wiecie. Musimy wam powiedzieć, że mało łódek w ogóle pływa w ślizgu, wszyscy oszczędzają. My żeśmy wczoraj płynęli. I to dość długo. No, trochę żeśmy popływali, bo jednak Łódka to musi trochę popływać. Żeby się silnik ten przepalił. Ale fakt ten jest taki, że no tak dzisiaj spokojnie i tak lajtowo w ogóle. Bez presji, bez jakiegoś, no tego słońca brakuje, chociaż powiem wam, że jak wczoraj poleżałam na tym dziobie trochę, to czułam sobie twarz. No troszeczkę. Zobacz, jakim tempem się pływać. To coś tak się wiatr ruszył chyba trochę. No to jedni z nielicznych, którzy na żaglu dzisiaj płyną. Na Jagodnym to widać, że na jachtach żaglowych tam widzę kilka jachtów jest. No tu widzicie z tyłu na motorze, jacht żaglowy na motorze. No także tak dzisiaj jest. Ale za to chyba dobre warunki dzisiaj mają na naukę. Tam to był surfing chyba, nie? Tak. Nie, windsurfing. Bo kite to jest z tymi, co latają, tak, nie? Tak. No, no i wake'i widzę, że bardzo weszły w popularność, bo faktycznie gdzieś tam ludzie już na wake'ach pływają. No jeszcze zimna woda, żeby tak spaść z deski, nie? Ale to w piankach to wszyscy pływają. No, ale nogi nie mają tak, wiesz, do tego. No jak chcesz skakać, to skakaj, ja nie idę. 25 metrów masz tu głębokości, także... To mogę zeskoczyć. Możesz zeskoczyć, żeby się ten... Ale powiem wam, że w ten dzień pierwszy, co byliśmy, co tam parkowaliśmy w tej zatoczce takiej na dziko, to w sumie jak się tam wchodziło do wody, to takiej tragedii nie było, nie? No ciepła woda, generalnie ciepła. Ja dzisiaj też byłem w wodzie, bo Hubercik Muringa wkręcił w śrubę. No i dobra, i właśnie dochodzimy do momentu, kiedy wszyscy źle zrobili, bo nie dogadaliśmy się rano, w ogóle nie było komunikacji. Każdy sobie robił co chciał, więc się spierdzieliło, ale oczywiście wszyscy są winni oprócz taty, jakby. On zrobił wszystko dobrze i tak jak miał, tylko nie w tej kolejności, no i trudno. Ale przepraszam, potem wszedłem i ze śruby odplątałem uringa. No wiadomo, ale chodzi mi o to, że winni są wszyscy oprócz ciebie. Nie, że wszyscy oprócz mnie, tylko... Mad jeszcze jest niewinny. Generalnie... Nie no, chodzi... Nie skomunikowaliśmy się, no. Chodzi o to, że po prostu ja nie zdążyłam oddać mooringa jednego. Już nie pamiętam, z której strony, nieważne. Z lewej. W każdej strony, z prawej strony nie oddałam mooringa, a Mario już zdążył puścić cumy rufowe i po prostu... No i łódka poszła do przodu, no nie i koniec. Do przodu, tylko ją odepchnąłem. Mama poprosiła. No, to jeszcze ją odepchnąłeś. No, żeby właśnie... A ja palce straciłam prawie. Ale możesz posłuchać, dlaczego odepchnąłem? Odepchnąłem tak. Dlatego, żeby Hubert nie musiał śrubę uruchamiać, żeby nie zakręciło mooringa. A się okazało, że gość włączył delikatnie śrubę,
Ja odepnąłem łódkę, jeden mooring był jeszcze nie odpięty z tej prawej strony. Przytrzymało łódkę do końca, tamten jeszcze nie opadł, delikatnie wkręcił śrubę. Znaczy nie wkręcił, słuchajcie, tam półtorej obrot, tak zawiesiła się. On zgadza od razu, bo na małych obrotach. Tak, na małych obrotach od razu się śmig zatrzymał i musiałem po prostu wejść i dwa obroty mooringa wziąć, odbezpieczyć, znaczy od śruby, odplątać. No ogólnie wszystko, co mogliśmy zrobić źle, zrobiliśmy rano źle. I słuchajcie, i tak bywa. No. Raz jest zajeżyście, tak widzieliście z wodowaniem, super perfekcja. No a teraz akurat nie jakiś tam, nie było komunikacji. Ktoś się śmiał kiedyś w komentarzach, że komunikaty jak na statku pasażerskim. Na statku, a widzicie, spróbowaliśmy bez. No to wyszło. Więc to że nie wiem, suma oddana, czy przygotować sumę do oddania, takie komunikaty to właśnie są bardzo dobre, bo wtedy załoga wie, jeden drugi wie co się dzieje na łódce i tak dalej. Także ten ktoś, kto napisał ten komentarz, już nie pamiętam kto, na pewno nie miałeś racji. A dawaj trzy komentarze pierwsze z brzegu, odpowiadaj. Trzy komentarze pierwsze z brzegu z ostatniego vloga, tak? Z ostatniego vloga, no. No to dobra, no to jedziemy. Czekajcie. No dobra, dawno was nie było, miło, że wróciliście. No nie było nas chwilę, no ale generalnie mieliśmy czas na urlop, więc jesteśmy. Także pozdrawiamy Tomasza Majewskiego, bo to jest właśnie osoba, która ten komentarz napisała. Sebastian Mankowski, tak? Jacaki wrócili z wykrzyknikami, czyli widzę, że was cieszy, że vlogi są z powrotem. Dobra, i trzeci komentarz jakby od góry, tak Hubert mówił, Krzysztof Matysiak. To futro to do tak zwanego cięcia lakieru z grubych rys. Nie róbcie tym, bo nie dojdziecie do ładu z lakierem, inaczej pełną korektę lakieru będziecie musieli zrobić. Tak Krzysztof, wiemy to, dlatego żeśmy już przeszli na gąbkę, że tak powiem pomarańczową, którą żeśmy pastę dawali nakładali, dokładnie. Podobno też zrobiliśmy jeden błąd, bo żeśmy potem od razu przeszli na gąbkę czarną, czyli tą miękką taką już do wyłuskania tej głębi, właśnie koloru lakieru czarnego. Natomiast podobno powinniśmy po różowej jeszcze wypolerować to szmatką i dopiero wtedy jakby dotrzeć miękką czarną. Dzięki za komentarz Krzysztof. Dobra, zróbmy jakiś tam jeszcze. Ja mam tutaj na przykład komentarz, który u mnie jest w tym momencie jako pierwszy. I to jest komentarz od Adriana Adrianowicza, który pisze, że Mario, dawno cię nie widziałem, widzę, że dieta, którą relacjonowałeś, pociągnąłeś do końca poza YouTube i normalnie nie poznaję cię, chudy jak nasza szkapa, brak bębna, druga i trzecia broda zniknęły, normalnie nie ten sam facet. To prawda, że jeszcze trochę pracy przed Mario, mam nadzieję, że nie ustanie w tych swoich staraniach do tego, żeby jeszcze trochę kilogramów zrzucić, ale powiem wam szczerze, że ja w którymś momencie straciłam wiarę i po prostu musiałam odpuścić, nawet odpuścić pomoc w tym, żeby on coś ze sobą zrobił, bo no nie szło z facetem dojść do porozumienia, że powinien to zrobić, tak? Nic nie pomagało, a jednak w którymś momencie coś gdzieś zaskoczyło i cieszę się, że ktoś to dostrzega, bo wiele komentarzy też gdzieś tam takich zobaczyłam, że ktoś tam pisze, że nic nie widać i tak dalej. Może nic nie widać dla kogoś, kto go nie zna, kto go nie widzi na co dzień i tak dalej, ale my to widzimy i fajnie, że ktoś też dostrzegł i napisał to, bo no jeżeli ktoś coś robi, to nawet małe efekty trzeba wspierać, a tu faktycznie no trochę widać, więc no oby tak dalej, no i zobaczymy co będzie dalej z tego, z tą dietą. I słuchajcie, jeszcze oczywiście pozdrawiamy Sylwię W, która jest zawsze gdzieś tam z nami, więc bardzo się cieszymy, też cię pozdrawiamy. I tu mam jeszcze Ela Warwas, też bardzo, bardzo nas tutaj pozdrawia i też pisze, że tęskniła i cieszy się, że już wróciliśmy, także pozdrawiamy cieplutko. No to co, skończyliśmy te komentarze? No wybrali. No jeżeli się wam podobają takie wstawki z komentarzami, to dawajcie znać, to może gdzieś tam częściej zamieścimy takie. Mario, litości, proszę cię. Spodnie sobie też podciągnę. Ej, no nie mów, że będziesz wskakiwał, ja cię nie wyciągnę. Rany boskie. Madi, gdzie ten tata poszedł? Nie no, widzicie, ja nie wiem, który dzisiaj jest. Człowieku. 8 czerwiec.
Człowieku! Maddy, co tata zrobił? Chodź, Maddy, chodź. No chodź, chodź. Chodź. No chodź. Chodź. Przypłyń, przypłyń. Co, Maddy, człowiek za burtą, tak? No już płynę do ciebie, już płynę. Zimna woda? Człowiek za burtą. Jaka? Zimna? Ty wiesz, to i tak spadasz za ciepło. Nie za ciepło, ale też nie tak, że się nie da wejść. A po co wskoczyłeś? Przetem, bo jest za gorąco w łódce. No tego to nie spodziewaliśmy się, słuchajcie, nawet my. Dobrze, że nie zdążyłam wyłączyć kamery, ale no. Ale gość wskoczył. Ale gość wskoczył. Dobra, weźcie psa. Ja myślałam, że... Chodź, Maddy, chodź tu. Puść tatę do łódki, chodź. Jakbyście się zastanawiali, jak chodzimy wysikać Maddy, no to stajemy sobie tak właśnie przy lądzie gdzieś i ją przenosimy na ten, na ląd. Po prostu puszczamy, ona się biegnie wysikać. Ale fajna miejscowa, nie? I ten, i ognisko przygotowane. To się kamienie na ognisko, nie? Będzie pusto dzisiaj, słuchajcie. Mamy jeszcze w kanale jakieś prace budowlane. Jest strach. No pogoda dzisiaj taka niespecjalna. Ja sama musiałam się poświęcić, biegnąć, żeby się ubrać i coś wam pokazać, bo jak się jedzie, płynie szybciej troszkę, to jest zimno. Wieje, ale zobaczcie, w sumie miejsce jest bardzo przyjemne. Cały ten kanał jest fajnie zrobiony, można sobie tu pospacerować. Jest gdzie się zatrzymać na jakąś kawkę, herbatkę, przekąski. Także no bardzo przyjemne miejsce w Giżycku, tak sobie właśnie spędzić czas w okolicach tego kanału. No szkoda, bardzo mi przykro, że muszę wewnątrz łodzi siedzieć w tym momencie, ale na zewnątrz jest naprawdę chłodno. No i musimy się teraz zatrzymać, bo most jest pewnie zamknięty. No i będziemy musieli poczekać. Przycumowaliśmy sobie tutaj do brzegu. Mario wyskoczył. Deszcz pada na mnie niesamowity. Maddy, wydaje się, że to jest przystanek i zaraz mi tu będzie chciała wyskakiwać. Nie wyskakujesz, Maddy. Nie. No. Zaczęło mi tutaj coraz bardziej padać, zaraz będę mokra, no a i tak jeszcze będę musiała tutaj wyjść raz. Ale zobaczcie, jak pięknie wygląda z tej strony ten deptak właśnie wzdłuż kanału. Rzadko mi się to zdarza, żebym musiała taką pogodę pływać tutaj, ale no każde warunki trzeba jakoś tam przeżyć, przetestować. A to jeszcze i tak nie najgorzej. A tu wiecie co, przed chwilą widziałam, jak się rybka plusnęła, ale już gdzieś znikła. A tu jeszcze kaczuszka sobie pływa. A tu jest ta miejscóweczka, słuchajcie, co w którymś vlogu, nie pamiętam już, który to był numer vlogu, ale byliśmy tutaj kamperem i nawet mieliśmy spędzić tutaj nockę, ale za wcześnie chyba byliśmy i postanowiliśmy sobie jeszcze pojechać gdzieś dalej, więc no teoretycznie nie spaliśmy tutaj, ale wjechaliśmy na tą miejscówkę i bardzo się nam podobało. Także myślę, że super miejsce, tak tu przy samym kanale, zaparkować sobie właśnie przyczepę czy kampera, no i oglądać, jak przepływają te różne jednostki. Bo już pada coraz bardziej. Co? Chodź, bo pada coraz bardziej. Ale za chwilę i tak będę musiała tu wrócić. To będzie i tak odbijacze rozdzielić, nie? No. Most się teraz otwiera. I ten, i przepływa statek pasażerski pierwszy, no bo on ma pierwszeństwo na wodzie przed wszystkimi. Także on przepływa i my będziemy startować. O, i właśnie chciałam wam pokazać, że mijamy most. A tu sobie ludzie mają świetne miejscówki. Powiem wam, że jednak to jest wspaniałe. Nie wszystkim deszcz przeszkadza. Siedzą sobie na ławeczkach, oglądają jednostki pływające po kanale. No, szacunek dla takich ludzi. Bo ja jakoś chyba bym nie siedziała mimo wszystko na tej ławeczce. No dobrze, dopłynęliśmy do strandy w tym momencie. Jesteśmy zacumowani już. Asiula jeszcze
ściera materace, bo się powróciły, jak się wychodziło po nich. Dalej nam pada. To znaczy, że brudne nogi mamy. No wiesz. Nie, to pies głównie je ubrudził, ale wytrę od razu, bo później trzeba. No i chodź, chodź, bo zmokniesz. Idę, tylko sobie jeszcze ścierkę wykręcę. No. Czyli tak, tu w strandzie Muringi. Tu są dwie cumyrufowe. Czyli jedna tu do Kei, druga z drugiej strony. Tu mamy balon, żeby się łódka nie obijała. No i tak to wygląda, za chwilę będziemy z Hubertem podłączać prąd. Mario, no? Coś mi się wydaje, że zapowiada się nam dzisiaj bardzo spokojny wieczór, przynajmniej na naszej łódce, bo... Rozpoczynają czartery. Tak, rozpoczynają czartery, czyli kwaterują się, nie wiem czy to się mówi, kwateruje się? No, na łódkach, na jachtach. No i myślę, że dzisiaj jako pierwszą nockę w porcie... Nie prześpimy. To nie prześpimy może, a było ich całkiem sporo dzisiaj. Właśnie nawet się tak trochę dziwiłam, że to jest środa dzisiaj przecież, a tak dużo ludzi przyjechało. Ale słuchajcie, będę chwalić Strandę, bo awansowała spośród portów moich ulubionych do pierwszej, nie wiem, piątki, trójki nawet, bo mają tutaj coś tak fantastycznego jak wybieg dla psów ogrodzony. Co prawda nie jest on za duży i płotek jest chyba trochę niski, ale myślę, że jest to super rozwiązanie, bo nawet na chwilę człowiek może tam zrzucić swojego psiaka i on sobie luźno pobiega i to jest super. Także dziękujemy Wam bardzo, że myślicie o tych, którzy przyjeżdżają tu ze swoimi przyjacielami. Nasza Madi wygląda w tym momencie tak, śpi sobie umordowana po całym dniu. Chociaż no nie wiem czemu. Nie wiem czym się umęczyła, ale dzisiaj jest jakaś taka grzeczna. Znaczy trochę się pobawiła w łódce z Hubertem, nawet tu jest jej misiu przyjaciel. No, Hubert go kiedyś kupił i to jest fantastyczna zabawka, bo Madi lubi miękkie zabawki, a ona w środku jest specjalnie wypełniona jakimś sznurkiem, że nie targa się szybciutko, bo takie zwykłe pluszaki to moment i w szczępach są, ale ona lubi tylko te miękkie, więc jej takie dajemy. No, a my sobie tutaj siedzimy, szykujemy sobie pomału kolację. Ja już tu zrobiłam sałatkę. Kolacja to tak, piwko, kieliszek. No ale w kieliszku różne rzeczy można pić, prawda? Tak jest. Tak. Ja uwielbiam po prostu te kieliszki i piję z nich wszystko, co mam do picia. Więc począwszy od wody, od soków, kończąwszy na jakimś alkoholu, wszystko piję z tego kieliszka. Nawet jak mi Mariusz podaje coś w innym, to zaraz do niego wołam. Przed chwilą podałem taką szklaneczkę piękną. No, z węzłami, zobaczcie, ona tu jest z węzłami, ma różne węzły pokazane dookoła. No, no to dostałem reprymendę, że ja gdzie jest mój swój kieliszek? Ja mam swój, uwielbiam go i tak, i wszystko piję z tego kieliszka. No a na dole robi mi się kolacja. Mieliśmy co prawda wyciągnąć sobie grilla, ale z racji tego i go tutaj sobie rozłożyć, ale z racji tego, że ciągle tutaj chodzą właśnie z tymi wózeczkami, z rzeczami, które mają tam do przewiezienia na łodzie, to stwierdziliśmy, że nie będziemy im tu utrudniać komunikacji. Tu się jeszcze robi kolacyjka. O, tak będzie nam dzisiaj wieczór chyba upływał spokojnie, no być może później się jeszcze gdzieś wybierzemy po kolacji na jakiś spacer z Madi, żeby sobie trochę pobiegała, ale to pójdziemy tam dalej może na drogę, żeby mogła sobie chodzić swobodnie, a nie ubrudziła się bardzo, no bo dzisiaj już jej raczej nie będziemy wsadzać do wody. Moi drodzy, kończymy tego vloga jedną wielką porażką Polski, 5-1, a liczyłem, że będzie inaczej niż zwykle. Wierni po porażce, zdziwieni po zwycięstwie. Dobra, trzymajcie się, cześć, do następnego.